Cześć, siemanko, witajcie w Kręciku z Farming Sector 22. Jak widzicie, dzisiaj siano kosy. No bo nic innego nie mam zaplanowanego. Dzisiaj siano kosy, więc tutaj będziemy sobie działać na tej łące. Trochę koszenia, trochę przewracania kosza od tej strony, no bo ponieważ iść gdyż kosza od tej strony, żeby puścić później pracownika zwykłego. Bo kursplaya nie mogę puścić na tym polu, ponieważ jak widzicie, jest powiększony on. Wreszcie się za to wziąłem i powiększyłem. No bo cosplay jakbym stawił, to wiadomo, on by sobie tutaj całe pole po tym oranem jeszcze jeździł, więc to bez sensu. Żeby on sobie nadrabiał, może nie tyle co kilometry, ale dobra. Nie, no nie chcę się tego oglądać, tych filmów na razie. Później sobie po odcinku to obejrzę. To jest loteria. Dzisiaj dobra. Nie, no pokoszę sobie jeszcze chwilę, no bo mam 20 minut jeszcze. Więc pokoszę sobie jeszcze chwilę, a później tutaj puszczę kosiarkę i będę przewracał już powoli. Może zrobimy tak, że ja sobie tutaj już puszczę przetrząsarkę, niech sobie jeździ. Bo wiadomo, że zanim on tam sobie ogarnie to wszystko, no to trochę mu zajdzie, nie? A ja sobie tam pokoszę jeszcze 2-3 minutki. Tutaj sobie on sobie sieje, to niech sobie sieje. Na razie wałów mu nie będę tam puszczał. A, on cofa, dobra, bo myślałem, że coś się zbugowało i nie sieje, ale jednak jest wszystko jest okej. Okay. Nie wiem, coś w ogóle strasznie tempo mi internet się chodzi. Teraz. Nie wiem czemu, ale a tam jest akurat, jak to się mówi, szczegół liksowy. Filmy OBS. Tutaj muszę film rzucić na przesyłanie. O, i niech sobie leci. A ja sobie tutaj ogarnę. Zapomniałem kasy ustawić. Mam 22 miliony na koncie. Kawtopa. Teraz tak spojrzałem. Mówię, kurwa, ile kasy ty? Znaczy, no, może nie takie słowo na K, ale. Ale kurde, patrzę ile kasy, nie? A ja miałem tyle kasy. Muszę to sobie zmienić. Nawet na odcinku wam pokażę. 73 400 tam było. Zapomniałem to zmienić. Przepraszam, mój błąd. Ponieważ dodałem sobie trochę, żeby tam wiadomo, terenem się pobawić. Tutaj między tym polem. O, to jest połączone, bo te nie pokazywałem. Tu jest ogarnięte. Tu jest ogarnięta miedza. Że teraz po całości jest ścianę. Tutaj nic nie robiłem, bo nie było. I tutaj jest ogarnięte te pole. Na 100% już. Więc wszystko jest już ogarnięte. Dobra, robię ostatni przejazd kosiarką i wsiadam z grabiarkę. I potem na koniec odcinka sobie trochę poprzetrząsam.
Robię ostatni przejazd i wtedy skoczę sobie na zgrabiarkę. A przetrząsać to tam mówię na końcu, bo to tam przetrząsanie to tam jest taka robota, wie ta. Taka sobie. 73. Nie wiem, klik. Gdzie mój klik? Ja nie to klikłem. Czy to jest licznik skleta? O, ale bym teraz lipę zacapował, nie? Że kurde, flet na osadzie, abym stawił tytuł z M-Klika, ty. Ale by lipę odwalił. Ja pierdykam. Dobra. I poszli, szybkie wściekła, ja idę sobie trochę pozgrabiać. Ale dosłownie też 8 minut. Pozgrałem sobie 8 minut i potem wiadomo, nie? Będzie Luxorpeda, jak to się mówi. Nie no, mówię, bo muszę o 19.45 wyjść już z kompa, bo muszę się umyć. No a wtedy wiadomo, o 20 będzie zakup ciemno, a po zakupie w ciemno będzie już 21, więc o 21 to będę sobie save ogarniał pod kolejne odcinki, no bo jutro piątek, więc będę miał czas na nagrywanie. Godziny, no niech sobie tak jedzie, nie? Jednak tutaj prędkość nie była zwiększana, ale to dobrze. I tak widzę, że ja tą przetrząsarkę doganiam. Pomimo tego, że ona szybciej sobie zaczęła robić. Ale wiadomo, tu będzie później jeździł ten. Później pracownik, więc mu to już tak sprawnie... O! To przetrząsanie, to zgrabienie już nie będzie szło, no bo wiadomo, zanim podniesie tą skrabiarkę, cofnie, nawróci, nie? No to trochę... Troszeczkę czasu mu jednak zajmie, ale... No tak kurde na milimetry przeszedł. Tera ta 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 ta. No ja... No, jeszcze omijak się zrobił, ale dobra. Wyrąbane jajca. Dobra, rozumiem. No tak to jest, no. Ogólnie tak się patrzę teraz na ten mój kanał, to tak... W tym tygodniu, bo to jest dzisiaj czwartek, to 4 odcinki już leciały. No tu 4, no tak. No to tak sam poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. No. Tak ogólnie to nie będzie za dużo wyświetleń w tym tygodniu. Zresztą było więcej. Ale dobra, może coś tam się ogarnie. Może coś się ruszy, nie? Na weekend. Z wyświetleniami. Dobra. To jest wszystko obejrzane. 19.30, no to... Jak to tam wygląda z minuta? 9 minut odcinka dopiero, ty. Ja myślę, że to dalej jest. Dobra, niech on tu sobie na razie postoi ta zgrabiarka. A ja idę mu... Jest jakiś kurs? A, tu na kombajnie pewnie jeszcze jest ustawiony. Bo ja raczej skosiłem wszystko. Tak, o, tu jeszcze właśnie, tu jeszcze żniwa to do pieczenia. Dobrze, tak sobie spojrzałem teraz. Co prawda przypadkowo, ale spojrzałem. No i dobra, to jeszcze już dwa okrążenia prawie że zrobił, więc mogę sobie już tutaj powoli ogarniać wały dla niego na te pole. No niestety Waltra musi jechać. Chciałem sobie Waltrom tutaj słomę narzucić do krów, ale to jednak
później sobie zrobię. Ważniejsze są w sumie wały. O, tu jeszcze słoma jest na tym, na przyczepie, to ciekawe. Widzicie, no są takie ustawione te maszyny, że muszę sobie troszkę pomóc ręką. Tak. Kurczę, to już teraz wysiadłem tak dosłownie z przyzwyczajeniem na flecie, na osadzie. Że tam ciągle trzeba wstawiać i ten. Bo ten jest manualne poczekanie, tutaj nie ma tego. Bo jest tutaj niepotrzebne. Brak kursu, dwa kółka i... I loteria Senha. Nie na obrót. Punkty są wszystkie tak samo, tylko że trochę bardziej przesunięte do lewej. Będzie pierwszy punkt, dobra, trzeci. No zawsze łapie za trzeci, to niech sobie łapie za trzeci. Nie wiem, że mam kawałowanie, tutaj jest skultywatorowane, bo tutaj było gruberem jeszcze. No. Co w ogóle jest? Tekstura orki, no bo wiadomo, nie? Było ogarniane tutaj pole. Dobra, ten niech sobie tutaj wałuje, ten sobie tu ładnie sieje. Więc niech sobie sieje. A idę sobie tutaj ogarniać dalej moją łąkę. Sobie tu ładnie kosi. No co, no zrobię jeszcze sobie jeden przejazd, no i będzie akurat chyba na skoczenie na przeciąsarkę. A później zobaczymy, no bo raczej prasowania nie będę robił, no bo nie mam ciągnika chyba nawet do prasy. Tu coś stoi. 6R, bym musiał zjechać najwyżej. No pomyślę, ale to na 5 minut prasować? Nie wiem. Chyba sobie odpuszczę to prasowanie w dzisiejszym odcinku i zostawię na kolejny. A w kolejnym to już by sobie ogarnął. Na pewno to prasowanie, może jakiś obornik. Chociaż nie wiem, czy mam. Bo tam dawno słomy nie zawoziłem, no ale... Dobra, jest 19.34 i minut jest 13. No i tak myślę, że... Nie, no taki 20-minutowy odcinek, myślę, że... też spoko będzie, nie? Wiadomo, może bardziej na zapchanie dziury. No ale to siano kosy i tak muszę zrobić i tak. W sumie... No tak, w sumie muszę to zrobić, no bo do tutaj, nie? Do tych moich nowych krów. No tutaj te stare to nie wiem ile pociągną jeszcze. Bo na kolejną wiosnę, czyli po siewach już prawdopodobnie będzie... I po sprzedażach, czyli na wiosnę będzie już nowa gospa. Tak sobie przynajmniej myślę. Że to już jest odpowiedni w sumie czas, nie? Żeby zmienić tę gospę, no bo już mam w sumie prawie wszystkie pola wykupione, nie? Pola prawie wszystkie wykupione, a... Oczywiście te tereny leśne jeszcze są do kupienia. Tam jest trochę z nimi zabawy, żeby fajne pola tam porobić, no ale to się da. To się szybko da. Nie mówię, że nie. Mówię, się wszystko da. Dobra, John Deere na pracownika. Ja tu na Maseja. Wiem, że Żyda zrobił, ale już trudno. Niech sobie zrobił. No, 16-17 pojedzie, tak? A jakbym rzucił idę? To samo, dobra. No, bo spuszczę mu na to, co będzie on trochę lżej. No i tak to wygląda. Pego. Co to za gry?
Ten, co powietrze ma do tej grunty. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie przestałem. Oj tak. No dobra, ja już wszystko wiem, już wszystko zauważyłem. Ja już wszystko wiem. Na pewno dużo zyskuję na nawracaniu, tak? Bo ja, widzicie, ja sobie nie podnoszę tego, nie nawracam na 10 razy, tylko... Tylko od razu ogień, rura i do przodu, nie? Tak, jestem teraz dwa przejazdy przed zgrabiarką, a tak on był dosłownie jeden przejazd przede mną. A jak to sytuacja tutaj wygląda? Dobra, tyle zsumowały. Dobra, siewnik już zaczął paskami jeździć. To najkrótszy już ma wysiane. Jeszcze jeden. No jeszcze jeden przejazd. Znaczy na jeden kółko i będzie zasiane miał. Dobrze, to najkrótszy już ma zasiane, więc teraz już po długości to już będzie mu tam szło. Wiadomo, wały jak to wały, zawsze do tyłu. Wała trwa będzie 51 minut, a ten będzie się od pół godziny niby. Okej, Sik za 2 minuty skończy robotę kosić, więc niech sobie tam kosi, no spokojnie. To jest wszystko pokoszone. Tak, musi być na pewno pokoszone. Wzrost. Dobra, czy jest jeszcze gdzieś jakieś moje pole do koszenia? Nie, ja mam wszystko pokoszone, okej. To jest nawet zaorane ładnie. Ja mam wszystko pokoszone, więc to mnie w sumie cieszy, że mam pokoszone wszystko. Siedemnaście minut, to tak akurat będzie. Kombi? Czemu kombi, jak to nie jest kombi? To jest ten stuchol? Tak, to jest stuchol. Jeszcze to ma musi wysłać. I nie wiem, jak to wysłać. Dobra, wiem, jak to zrobić. Muszę wejść tutaj. Dobra, już wiem, jak to zrobię. Ale to po odcinku. Dobra, 18 minut. No nie, na jeden przejazd. Nie, tak do 20 minuty, czyli jeszcze 2 minuty, no to nie wiem, ze 2 przejazdy. Dobra, zrobię 2 przejazdy. W to mi z powrotem i kończę odcinek, naprawdę. Bo mi się spieszy, bo ja muszę iść się umyć jeszcze. A wiadomo, jak to jest. Muszę się umyć i szybko ogarnąć, wrócić. 25 tysięcy, no dobra cena, nie? A jakie to są widełki? Nie, zobaczę. Co prawda 2,8, no ale... Ale bym sobie pojeździł już, nie? Arabianie. No i dobra. Ryuman jakiś. To Big Simon, to jest... No i dobra, mówię, nie, no tak jak mówiłem, ostatni przejazd i się zwijam, no bo dosłownie mam 2 minuty. Dobra, więc... Kopiuj. Tutaj. Facę bok. A tu gdzie to jest? Wtorą mi, dobra.
Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Tutaj będę się odzywał w kolejnym tygodniu, wiadomo. Tylko, że kolejny tydzień to już będzie wtorek, czyli 30 kwietnia już będzie, czyli przed moim wyjazdem na majówkę. No i dobra, oni się tam jeszcze stukli, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa, pa!